Pracujemy teraz na pliku tp5.1 sortowanie automatyczne i ręczne. I właśnie tymi aspektami sortowaniem automatycznym i ręcznym w tabelach przestawnych się zajmiemy w tym wideo. W pierwszej kolejności wstawimy sobie tabelę przestawną na istniejącym arkuszu, żebyśmy mogli też troszeczkę zerkać na nasze dane. Zrobimy sobie na początek bardzo prostą rzecz, a mianowicie pole produkt przyciągniemy do obszaru etykiet wierszy. I tu, jak widać, Excel zrobił unikalną listę i od razu ją uporządkował alfabetycznie od A do Z, czyli w kolejności rosnącej. Jeśli chciałbyś zamienić tą kolejność na malejącą, czyli od Z do A, to masz kilka miejsc, gdzie to możesz zrobić. Możesz na karcie dane po prostu wybrać przycisk od Z do A i tu się ta kolejność zmieniła. Albo w opcjach pól tabeli przestawnej rozwinąć sobie odpowiednie menu i tu też mamy opcje sortowania, jak i filtrowania, więc tutaj sobie zamieniamy na A do Z. Widać, Z do A jest podświetlone, więc jeśli sobie zamienimy w drugą stronę. Ewentualnie jeszcze trzecia opcja, jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszy, no tutaj pojedynczą komórkę, wybierzesz sobie opcję sortuj z podręcznego menu, też tu możesz wybrać inną kolejność sortowania. Cały czas pracowaliśmy do tej pory na sortowaniu automatycznym, ale możesz też robić sortowanie ręczne. Wystarczy, że zaznaczysz sobie pojedynczą komórkę i najedziesz na krawędź jej zaznaczenia, tak żeby pokazał się kursor z różą wiatrów. Teraz przytrzymując lewy klawisz myszy, możesz przeciągnąć ten produkt, ten element pola w dowolne miejsce. Widać grubą zieloną linię, która pokazuje Ci, gdzie on zostanie wklejony. Tak, puszczamy sobie i nastąpiło przestawienie. Ale tutaj nie ma problemu, żebyś sobie zaznaczył więcej elementów i znowu za krawędź przeciągnął w inne miejsce. Odpowiednio lista się dopasowuje, czyli sam posortowałeś dane produkty ręcznie. Jak najbardziej masz takie możliwości. I tu, co prawda, pracowaliśmy na obszarze wierszy, ale analogicznie działa to na obszarze kolumn. Znowu, możemy sobie posortować w kolejności odwrotnej, albo dany element po prostu przeciągnąć, jeśli tylko trafimy na krawędź, w dowolne miejsce. Najciekawsze rzeczy, jeśli chodzi o sortowanie, pojawiają się wtedy, kiedy w końcu przeniesiemy sprzedaż do obszaru wartości, czyli kolejne pole do obszaru wartości. Bo tutaj, jeśli włączymy sobie sortowanie, przykładowo od A do Z, to trzeba patrzeć na kolumnę, w której jest aktywna komórka. Czyli sobie zaznaczamy sortowanie i widać, posortowane dane zostały po wartościach w tej kolumnie. Pozostałe dane zostały dopasowane, tak żeby była zachowana kolejność. Jeśli sprzedaż gruszki w kolumnie Olga była najmniejsza, to wszystkie inne dane tu są ze sprzedaży gruszki, tak żeby powiązanie po polach było zachowane. Analogicznie po prostu, jeśli przeciągniesz sobie zaznaczenie komórki na inny obszar, to po tym obszarze będzie dokonywane sortowanie. Analogicznie przy sumach końcowych też można robić sortowanie. Ale co w sytuacji, kiedy chciałbyś sortować po wartościach znajdujących się w wierszu, a nie w kolumnie? Tutaj troszeczkę trudniej, bo trzeba kliknąć sobie prawym przyciskiem myszy i wybrać sortuj. Więcej opcji sortowania, pojawi się specjalne okienko, gdzie przede wszystkim wybierasz, czy chcesz sortować w kolejności od najmniejszych do największych, czy od największych do najmniejszych, oraz kierunek sortowania, czy od góry do dołu, czy od lewej do prawej, czyli czy po kolumnach. To jest jasno napisane w podsumowaniu, bo teraz jest sortowanie po kolumnie Olga, albo czy po wierszach. Znowu zmienił się podpis wierszu, wróżka. OK, więc teraz jest od największych do najmniejszych, od lewej do prawej, czyli wartości będą się tu układać w naszym trzecim wierszu, w wierszu z gruszką. Zatwierdzamy sobie OK i tu się odpowiednio wartości pozmieniały, zostało odpowiednio tu posortowane od największych wartości do najmniejszych w danym wierszu. Ewentualnie do tego okna możesz też dostać się, klikając na karcie dane, przycisk sortuj. To samo okienko. Do większej ilości opcji sortowania możesz też się odwoływać, będąc na obszarze przykładowo etykiet wiersz. Znowu, jeśli klikniesz sobie prawym przyciskiem myszy i wybierzesz sortuj, więcej opcji sortowania albo z kart danych naciśniesz sortuj, trafisz do takiego samego okna. Tym razem to jest sortowanie po produkcie. I tu
mamy różne opcje, jeśli chodzi o sortowanie, tak? Bo możemy sortować po produkcie albo po sumie ze sprzedaży. Tylko, że jeśli sobie wybierzemy sumę ze sprzedaży, to musimy wejść w więcej opcji, żeby dokładnie zrozumieć, po czym to będzie sortowane. Przede wszystkim mamy tu sortuj według sumy końcowej, czyli to już robiliśmy. Więc zmienimy sobie chociaż kolejne, żeby było od Z do A, więc więcej opcji, suma końcowa, zatwierdzamy sobie OK, OK i widać, nastąpiło posortowanie. Jeśli chcemy innych opcji jeszcze troszeczkę potestować, to tu możemy sobie zaznaczyć wartości w zaznaczonej kolumnie. I teraz ważne jest, gdzie znajduje się odwołanie, czyli teraz odwołanie jest w kolumnie sum końcowych. Więc znowu byśmy sortowali po sumie końcowej, ale wystarczy przenieść nasze zaznaczenie, zaznaczoną komórkę do innej kolumny i tu Excel odpowiednio podpowiada. Jeśli byś wyszedł poza obszar dopuszczalny, to wtedy też masz komunikat o nieprawidłowym odwołaniu. Czyli załóżmy, że tym razem posortujemy sobie po Robercie, tak jak jest napisane, że po kolumnie Robert, zatwierdzamy sobie OK, OK i to zostało posortowane. Analogicznie by to wyglądało, gdybyśmy wykorzystali opcję sortuj, więcej opcji sortowania dla pola znajdującego się w obszarze etykiet kolumn. Tylko w takiej sytuacji znowu sortowalibyśmy po wierszach, a nie po kolumnach. Czyli tak naprawdę analogicznie jak to robiliśmy po polu, które znajdowało się w obszarze wartości.